W najbliższą sobotę swoje święto będą mieli sportowcy z klubu sportowego Polkowice. Przygotowania do naszego święta już trwają jakby od kilku miesięcy i ta pogoda jest taka rzeczywiście niepewna, no ale wierzę w to, że nawet jeżeli troszkę pokropi, to będziemy mieli gości, będziemy mieli Polkowiczan, którzy przyjdą do nas i będą razem z nami się cieszyć, razem z nami korzystać z atrakcji. Tak? No przede wszystkim jest to skierowane do dzieci, młodzieży, również dorosłych. Są pokazy sekcji, można uczestniczyć w zajęciach. Dla dzieci są atrakcje od małego, od marszu przedszkolaka o godzinie 15:30. Przepraszam, 14:30, tak? Poprzez jakby pokazy różnych sekcji, w których również będą mogli uczestniczyć nasi goście, którzy przyjdą, Polkowiczanie. Jest też marsz i bieg dookoła świata. Co to za inicjatywa? To jest inicjatywa Polskiego Stowarzyszenia Ludzi Cierpiących na Padaczkę. Też chcieliśmy, żeby Polkowice jakby zaangażowały się w pomoc, mieszkańcy Polkowic, w pomoc ludziom cierpiącym na padaczkę. Marsz trwa przez 10 godzin. Jest to takie przedsięwzięcie, które w każdym mieście wygląda tak samo, ponieważ jest to jakby takie porównanie przejścia kilometrów. To nie jest marsz na czas, tylko porównanie ilości przebytych kilometrów przez uczestników marszu. I marsz startuje już od godziny 8 rano i o godzinie 18 się kończy. Wszystkie przejścia są zliczane i na koniec jest jakby ogłoszenie wyników, tak? czyli jakby przeliczenie osób, które zdobędą największą ilość kilometrów i wręczenie nagród i pomników dla wszystkich uczestników marszu. Marsz rozpocznie się o godzinie 8 rano, a oficjalne otwarcie święta KS Polkowice o godzinie 14. Oczywiście w sobotę odbędzie się także kończący rozgrywki czwartej ligi mecz pomiędzy KS Polkowice a Orłem Ząbkowice. W przerwie meczu zaplanowane jest wspólne zdjęcie wszystkich zawodników klubu oraz zaproszonych gości. Zapraszamy wszystkich do świętowania wspólnie ze sportowcami z KS Polkowice. I chciałbym serdecznie zaprosić wszystkich Polkowiczan i gości z powiatu polkowickiego do wzięcia udziału w naszym święcie, do aktywnego wypoczynku i do cieszenia się razem z nami naszym świętem.